Telefon to internet. O internecie u Nawie chyba najwięcej, bo na łączach razem z nami Frela Blue. Dobrze, witam cię gorąco, witam cię serdecznie. Fajnie, że się mogę przynajmniej tak z tobą trafić, ale widzę, że u ciebie uśmiech na twarzy jest i wszystko w porządku chyba. Wszystko w porządku, wszystkie zdrowe, wszystkie opalone. Dobrze jest. No i tak też powinno być. Słuchaj, w Polsce pandemia, u was zresztą też na całym świecie pandemia panuje. My po leku się w Polsce odmrażamy, zresztą Niemcy też po leku. To wszystko, te rygory zaczęły być znoszone. To znaczy, że już szło iść do sklepu na chwilę przynajmniej. Czyś ty jakiś butik już odwiedziła? Nie, bo ja w butikach nie kupuję ciuchów. Ja najchętniej lubię używane ciuchy, takie oryginały z jakichś lat 80., 70., takie blank, stare, ale fajne, jeszcze z fajnych materiałów i bez tej całej chemii, co dzisiaj ładują do tych klamorów wszystkich. Ja się tak troszkę obawiał, że mi powiesz tak jak u ciebie w szlagierze, że nie mam się co oblic, bo nie było kaj iść. Bo nie mam, bo pełno szafa, ale nie ma co oblic, ale to nie jest tak, że tam nic nie ma i no się nie idzie zdecydować. A, czyli taki codzienny dylemat, jak otwierasz ten szrank i tak patrzysz i go dosz... No w sumie jest pełno, ale nie mam co oblic. Dokładnie tak jest, bo ta kwarantanna wpłynęła też bardzo niekorzystnie na moją figurę, także do niektórych rzeczy to już nie wleza. Musiałaby je przerobić, tak z dwóch zrobić jedna, ale potem są takie jeszcze, co wiesz, co są jeszcze fajne, ale nie pasują do nastroju na przykład, albo do pogody, a tutaj nastrój i tak jest najważniejszy od kobiety, prawda? No, zdecydowanie ja, ale jest coś, co no złączy, bo ty przed szrankiem go dożę, nie możesz co oblic, a ja tak przed lodówką go dom nie mam co zjeść. Zawsze mam coś zjeść. Słuchaj, to jeszcze takie trochę o modzie bymy pogadali. Jakie kolory? Bo z ciebie jest taki bardzo kolorowy ptok, taki mosz fest. Inny styl jak pozostali śląscy artyści. Może jakiś taki ulubiony swój kolor? Ja lubię wszystkie kolory, ale lubię też bardzo czarny. A to nie dlatego, że jest w żałobie albo jest mi smutno, i no dlatego, że ten czarny kolor na przykład bardzo dobrze eksponuje makijaż i blond włosy. A, że się to ale odbiło wszystko. Ja lubię albo tak, albo tak. Ja? Powiedz mi, bo styl też masz taki niebanalny, tak można powiedzieć, bo jeżeli, tak jak my już na początku gadali o tym, że szukasz tych rzeczy w takich różnych ciucholandach, te drugie życie im dobożesz, to jak byś określiła ten twój styl? Jaki to jest styl? Bardzo indywidualny. Po prostu mój, no. Nie ma takiego stylu. A może jest, ale jeszcze nie ma nazwy, można by go nazwać Frelo bluesowy na przykład. Po prostu taki zwyczajny, indywidualny. Ja oblekam co chcę i jem co chcę. O. Aha, no to mamy podobnie. A powiedz mi, ale bo ty może, jak to tam jest u ciebie? Jedna cera czy dwie? Przypomnij mi. Trzy! O, to byś była bogato. W Polsce to byś była bogato dzisiaj. Ale dobrze, to jak masz te trzy cery, to powiedz mi, jest tak, że one trochę zapożyczają z tego twojego stylu jednak, że tak idą w taki, taką stronę jak ty, czy zupełnie w inną? Z tym jest katastrofa, bo ja chcę coś łoblec, a nie ma tego w moim szranku i muszę patrzeć, w którym szranku to teraz jest, albo w praniu. Moje cery bardzo lubią się pożyczać ode mnie rzeczy. I no, że tak, ta moja najstarsza cera ma 1,82 m wzrostu i jest blank chudo, także ona wszystkiego nie pożyczy i wszystkiego nie pasuje. Już, kiedyś było jeszcze inaczej, była trochę mniejsza. A te inne dwie frele mają 10 i 12 lot, no to one już się lubią taką koszulkę od mamy wziąć, a ta 12-latka nawet moje galoty lubi się pożyczyć, a najbardziej to lubią mi zwinąć kosmetyki. Dobra, słuchaj, to na temat mody już tyle, a teraz to, co najważniejsze, czyli muzyka. Pandemia, ten czas panuje i to hasło to jest takie hasło, którego chyba się przez dłuższy czas nie wyzbydymy, ale to też troszkę przyblokowało te twoje wydawnictwo, ta twoja płyta. Powiedz mi, jak to teraz jest? Na jakim etapie żeś jest w tej chwili? My są na takim etapie, że z moim menadżerem uzgodniła, że premiera będzie 21 września, ale kiedy ona będzie, tego jeszcze nie wiemy, ale będzie. Choby ino wirtualnie, choby ino w telewizji albo w radiu, ale będzie.
To wiele już kąsków powstało. Jak to wygląda w tej chwili? Płyta już jest gotowa od 19 kwietnia, bo miała być pierwszy raz prezentowana. Jest 13 kawałków, wszystkie w gwarze i pięknie zaaranżowane. Powiedzmy taką podstawa jest bluesowo, bluesowo-jazzowo, ale są elementy samby, są elementy salsy, są elementy mocnego rocka, także jest naprawdę na każdy nastrój trochę. Powiedz mi, bo skoro płyta już jest gotowa, czyli coś w tym stylu mogą się spodziewać słuchacze, telewidzowie tego, co do tej pory od Freli dostali, czyli internet, uwodziny, czy nie mą się co oblec? Właściwie to te najfajniejsze kawałki, takie trochę mniej komercyjne, to dopiero będą na płycie, takie bardziej rasowo-bluesowe, takie prawdziwe granie, taką prawdziwą muzykę. Bo wiadomo, że żeby się zaprezentować pierwsze z publiczności, to trzeba trafić jak najwięcej ludzi. To się wybiorą te najbardziej komercyjne kąski, ale takie najbardziej szlachetne, to dopiero będą na tej płycie. Czyli no jednym słowem, wszyscy jeszcze muszą chwilę poczekać, żeby taką prawdziwo całko Frela poznać. Dobrze, to ja ci dziękuję za rozmowę, było mi niezmiernie miło móc się z tobą widzieć, a następnym razem jak się spotkamy, to przynajmniej się będziemy mogli po kusiku dać, nie? Ja i tak mocno cię przytulę, tak mocno, okej? Okay? Trzymaj się za słowo, trzymaj się Frela i do zaś. Frela Blum, to właśnie ona była moim i waszym gościem.